Jestem w lesie na spacerze z Maćkiem. Tak wygląda las, który jest tuż za parkanem naszego DPS-u. Las mieszany. Tutaj mamy mokradła. Jest już po kolacji, po godzinie 18. Piękne widoki. Tylko brakuje głównego bohatera. A oto on. Tam się idzie w kolejnie. Maciuś, chodź kiciula. Chodź, pokaż się. Bo co to będzie za filmik bez ciebie? Chodź kiciulku. Chodź. Maciuś lubi. Dla niego nowy teren. On tutaj jeszcze nie był. Także będę szedł za nim, niech on prowadzi. Niech jego instynkt mnie prowadzi. Wcześniej był filmik, jak z Maćkiem i z Ryśkiem. Tutaj żeśmy troszkę weszli w las, ale byliśmy na drodze. Teraz zeszliśmy z drogi. I gdzie Maciuś poprowadzić teraz? Słońce się przebija przez drzewa. O, mamy małą żabkę. Maciuś, mała żabka jest, chodź zobacz. Maciulek. A Maciek? Nie, Maciek idzie tam. Z powrotem. Maciuś, wracasz już? Kiciulek. Chcesz do domciu? O, im głębiej w las, tym ciekawiej, tym więcej drzew. Maciek miał Pietra i nie chce iść głębiej w las. Faktem jest, że to dla niego jest teren nieznany, a koty lubią teren poszerzać i iść coraz dalej. Od razu na nieznany teren w głąb iść, to nie lubią tak. On tworzy mapę w głowie. Czas on wie, gdzie jest. A tak to jak od razu pójdzie daleko w głąb, to nie wie, gdzie jest. O, Maciuś, co ty mnie wprowadzisz? Jo, jo, jo. No tak. Między gałązkami przejdziesz, a ja co? No właśnie. No.
I co wymyśliłeś? Obejdziemy to, Maciuś? Obejdziemy, tak? To chodź bokiem. No. Dobrze myśli. Tak, on znowu między drzewkami, a ja muszę trochę inaczej. Maciuś, a czemu ty cały czas idziesz? Nie zatrzymasz się, nie usiądziesz, nie powąchasz, nie pokrążysz, tylko jak piechur, który idzie gdzieś tam daleko do celu. Co? Tam słychać biega. Słychać w liściach szelest. No i będzie picie wody z kałuży. To już jest Maćka niemal rytuał. Tak jakby degustował jakieś wody mineralne. A jednak nie. Pomyliłem się. No i zaraz idziemy na drogę przed DPS-em. Krzywy, buczyna.
I jesteśmy przed DPS-em. Tak to wygląda. Tam jest wejście główne do biura. A tu jest wjazd przez bramę koło ochrony na teren DPS-u. Macie, ktoś tam w liściach szuka. No teraz będzie tutaj ruch, bo godzina 19 się zbliża, to jest, następuje zmiana. Odchodzi dzienna, przychodzi nocna. I tam już panie idą do bramy. Chodź, idziemy, Maciuś. Tutaj taki mamy staw bajorko, pokryty rzęsą. Tutaj lubią przylatywać. Czapla nawet była, kurka wodna, kaczki, gęsi, łabędzie były. No ostatnio poziom wody się obniżył i się pieńki ukazały, bo zwykle są zalane. Nie widać, czyli gdzieś o pół metra poziom jest niższy. Panowie leśnicy wycinkę robili i oto wynik. Kłody, drzewa ułożone. Tak, ale gdzie jest Maciek? Tu jest Maciuś. Chodź, zobacz, ile tu drzewa. Będziesz mógł sobie pochodzić. Maciuś, kicia. Zobacz, ja cię wsadzę na te kłody. Na pewno nie będziesz chciał, co? Maciulek. O, już ucieka, już ucieka. Już ucieka, chodź, chodź. Chodź, Maciuś, spinaczkę zrobimy. Koty lubią to. No, hop. O, widzisz? Zobacz, jak ty z góry wszystko widzisz. Pracy. I co, Maciulek? Co, jaki wysoki jesteś? Chciałeś? Jesteś król lew teraz. Wow. O, proszę, jak się podoba. Ale to jeszcze nic, Maciuś. A tutaj jakie wysokie jest. Jeszcze wyższe. Ale tam to już cię nie włożę. Za wysoko. O. Jakiś. A, lubi chodzić. Maciuś, pokaż się. Jaki ty wielki jesteś, jak czarna puma. Czająca się do skoku.
podoba mu się po tych pieńkach chodzenie. No, to jest ciekawe. Nie tak, co tam ziemia płaska. Tak jak dziecko. Im wyżej, tym ciekawiej. I na ziemię. Do następnych pieńków. Ja będę wszystkie klocki wąchał, oglądał. No, tam zmiana opuszcza. Idą. Jak wysoko ułożyli, proszę. Wysoko. Tu jest niżej. O, jakie słońce. Maciuś, idziemy do lasu znowu. Co? Chodź, Maciuś. Może cię włożę tutaj na górę, co? Maciulek. O, już ucieka. Się boi. Chodź, cię włożę. Tak zrozumiał. Maciuś. Maciuś, poczekaj. Poczekaj, Maciuś. Maciuś, poczekaj. Och ty. Chodź, bo tu samochody będą jechać.
niosę Maćka na rękach. Dał się złapać. A właściwie to się aż położył. Nie chciał uciekać. I będę go tutaj wkładał na te drzewa. Maciek, chodź. No. No chodź. No chodź. Ojej, wkładam go. Ale mi opornie idzie jedną ręką. No. Użyłem go. I co? Jak nasz król lew wygląda. Proszę, siedzi, usiadł i będzie siedział. No już chyba ten ruch personelu się skończył. Bo zwykle pierwsi przychodzą przed 19, ci co na zmianę. A po 19 wychodzą, wyjeżdżają osoby po końcu zmiany dziennej. A Maciek siedzi. I tak mu dobrze. Specjalnie nie słychać śpiewu ptaków. Praktycznie cisza. Las i cisza.
No, zatem wieczorem w nocy puchacz zacznie nawoływać. Bardzo ładnie słychać puchacze, jak się nawołują. Maciuś, będziesz długo siedział? Widzisz? Się uparłem, żeby cię włożyć, a teraz się nie mogę doczekać, kiedy zejdziesz. Bo widzę, że ci się tak tu spodobało. Co, Maciulek? Na takim dużym klocku siedzisz. Proszę, jaki duży klocek. Aż się muszę odsunąć. O. I Maciuś usiadł na największym. Największy, płaski. Można wygodnie usiąść. Oho. No masz ci. To znaczy, że tu będzie dłużej. Położył się. Maciuś, czy to na złość mi, że cię tu włożyłem na górę? Czy dlatego, że tak tu dobrze? Obejdziemy Maciusia z drugiej strony. On przeszedł na drugi koniec pnia. Muszę uważać, żeby się tu nie wykopętnąć. Co, Maciuś, zdobyłeś? Mont Everest czy K2? Co, Kiciula? Co ty zdobyłeś? Jaki szczyt? No, ja z tej strony, on z drugiej strony. Tak jakby na przekór. No, jeszcze minutę pokręcimy i będzie pół godziny, Maciuś, sesji zdjęciowej z tobą. I zrobię przerwę, bo to nie ma sensu tak pokazywać ciebie dłużej w tej samej sytuacji. Jeszcze zrobimy widok dookoła. Piękny las. Miejsce, kiedyś mówiłem, tu cmentarz był dla szpitala, ze szpitala dla obłąkanych, kapliczka, sektorium, groby, jeszcze tablice leżą połamane i droga do DPS-u.